Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym takim dość niestandardowym, krótkim odcinku, który pojawił się dlatego, że pytaliście mnie w komentarzach, czy zrobię materiał o akcji ratunkowej na Annapurnie, w której udział wzięli polscy między m.in. Adam Bielecki. Także postanowiłem w takim krótkim formacie, około 6-minutowym, chyba że się za bardzo rozgadam, to może być trochę dłużej, opowiedzieć Wam, jak przebiegała ta akcja, gdzie się wydarzyła, dlaczego doszło do wypadku i kim był zaginiony malaista, więc zapraszam Was do takiego krótkiego formatu. 17 kwietnia Himalajista pochodzący z Indii Anurag Malu zaginął podczas zejścia z obozu czwartego na Annapurnie po tym, gdy zrezygnował z ataku na szczyt. O całej sytuacji szybko dowiedzieli się inni alpiniści, gdyż wraz z Anuragiem schodził wtedy Brazylijczyk Moses Fiamoncini, który szedł przed Malu i zrelacjonował w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Wspinacze znajdowali się pomiędzy obozem trzecim a drugim, kiedy doszło do tragicznego zdarzenia. Miało to miejsce na wysokości około sześciu tysięcy metrów i zanim opiszę całą akcję ratunkową i przyczyny dlaczego doszło do wypadku, odpowiedzmy sobie na pytanie kim jest Anurak Malu. Zaginiony na Annapurnie 34-letni himalaista jest przedsiębiorcą i mówcą motywacyjnym pochodzącym ze stanu Rajasthan w Indiach. Jego wielką pasją jest alpinizm i zaglądając na jego stronę internetową znajdziemy zakładkę, w której opisuje on swoje dotychczasowe wyprawy i górskie doświadczenie. Znajdziemy tam także plany kolejnych wypraw, i to są naprawdę ambitne cele, bo zarówno Everest, jak i Lhotse, Jednak jego aktualne, takie górskie CV, nie zawiera 8000 szczytów. Na stronie znajdziemy informację, że Anuragu wszedł na Kalapatar. Jest to 5000 szczyt położony w okolicy bazy pod Everestem, i wchodzą na niego nawet mało doświadczeni alpiniści, często przy okazji trekkingu do bazy. Jak już mają trochę aklimatyzacji i doświadczenia, to wchodzą na Kalapatar. Kolejnym sukcesem Anuraga było wejście na Island Peak. To już jest sześciotysięcznik, bardzo popularny szczyt, który również jest bardzo dobrym celem dla ambitnych, lecz jeszcze mało doświadczonych Himalajstów. Malu zdobył także trudniejsze góry jak sześciotysięcznik Amadablam oraz Dzoyong, a także Kang Yatse II, a przed wyruszeniem na Annapurne Anurak miał na koncie wejście także na szczyty siedmiotysięczne Mount Nan oraz Mount Satopant. Są to dwa niskie siedmiotysięczniki, które nie należą do bardzo trudnych technicznie gór, ale wymagają oczywiście dobrej aklimatyzacji i bardzo dobrej kondycji. Oczywiście nie są trudne technicznie zakładając, że wchodzi się klasycznymi drogami. Himalajista pochodzący z Indii miał bardzo ambitne plany, ponieważ Annapurna to miał być tylko pierwszy krok, a jego marzeniem było zdobycie korony Himalajów i Karakorum. A co więcej, marzył, aby na wszystkie wierzchołki wejść bez wsparcia aparatury tlenowej, więc był to bardzo ambitny projekt. I idea, jaka przyświecała Anuragowi, to wykorzystanie alpinizmu do promowania zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia nierówności społecznych na świecie, przy jednoczesnym dbaniu również o ochronę planety. Jednymi z działań zmierzającymi do tego celu było angażowanie lokalnych społeczności, motywowanie jednostek do podejmowania działań i wspierania projektów innowacyjnych. Anurag Malu nagłaśniał swoją ideę z jaką ruszył w Himalaje i wyruszył tam jako klient jednej z najsłynniejszych agencji wyprawowych, czyli Seven Summit Treks, w akcji ratunkowej udział wzięło według niektórych źródeł pięciu szerpów i byli nimi lakpa nurbu szerpa, Czepal-szerpa, Dała Nurbu szerpa, lakpa szerpa oraz Tashi Sherpa, a także dwaj polscy himalaiści, prawdopodobnie wszystkim dobrze znany Adam Bielecki oraz Mariusz Hatala, który choć nie ma na koncie sukcesów na ośmiotysięcznych szczytach, to jest bardzo doświadczonym alpinistą i ja pamiętam, że w środowisku głośno było o nim, gdy wraz z Piotrem Krzyżowskim zimą weszli na Cantengri i dokonali tego jako pierwsi Polacy w historii. I Mariusz ma na koncie wejścia także na inne szczyty z tak tzw. śnieżnej pantery, a więc odznaki przyznawanej za wejście na pięć siedmiotysięcznych szczytów położonych w obrębie dawnych granic ZSRR. Całą akcją ratunkową koordynował jeden z najwybitniejszych szerpów, który na ośmiotysięczniki wspina się już od ponad dwudziestu lat. I na koncie ma ponad 20 udanych wejść na najwyższe góry świata. I jest nim oczywiście dała Szerpa. I Polacy znajdowali się wtedy w Himalajach, ponieważ planowali wytyczyć nową drogę na północno-zachodniej ścianie Annapurny. Niestety, ze względu na bardzo trudne warunki panujące w ścianie, postanowili odpuścić, zejść do bazy i spróbować wejść na górę drogą normalną. I właśnie wtedy zastała ich informacja o poszukiwaniach Hanuraga, do których dołączyli. Kosztowna akcja ratunkowa mogła być prowadzona i kontynuowana przez kilka dni tylko dzięki zaangażowaniu rodziny, która wysłała prośby o pomoc zarówno do rządów Nepalu, jak i Indii o wsparcie finansowe, a także zaapelowała o datki i zorganizowano nawet zbiórkę. I kiedy udało się zlokalizować szczelinę, do której wpadł Malu, do jej wnętrza zszedł Adam Bielecki, a także trzech nepalskich alpinistów, którzy 20 kwietnia dotarli do mężczyzny i okazało się, że wciąż wykazywał on oznaki życia. Szczelina miała głębokość około 50 metrów. I znajdowała się na wysokości około 5800 metrów. Całą tą sytuację, w jakiej znalazł się zarówno zaginiony, jak i ratownicy, którzy próbowali mu pomóc, utrudniło zejście lawiny, które miało miejsce 19 kwietnia. Mimo pogarszającej się pogody, współpracującym ratownikom udało się wydobyć anuraga na powierzchnię, w czym pomagali zarówno szerpowie, jak i Mariusz Hatala, przygotowujący stanowisko do wydobycia rannego. Następnie został on przeniesiony około 200-300 metrów do obozu, skąd śmigłowiec przetransportował ciężko rannego wspinacza pochodzącego z Indii, początkowo do szpitala Manipal w Pokaże. A następnie do szpitala Medi City w Katmandu i cała ta akcja ratunkowa, w której udział wzięli Polacy, trwała około 6 godzin. Tak Adam Bielecki w wywiadzie dla RMFFM skomentował odnalezienie malu. To są olbrzymie emocje. Myśleliśmy, że lecimy z misją odzyskania ciała, a być może uratowaliśmy człowieka. Bo wiadomo, że stan Anuraga jest dalej ciężki, ale ponoć stabilny. Uczucie jest wspaniałe. Razem z Mariuszem po prostu popłakaliśmy się po całej akcji z emocji, ze szczęścia i by te emocje uszły. One były bardzo silne. Dalej jesteśmy trochę naładowani adrenaliną po tych wszystkich wydarzeniach. Dalej też nie możemy uwierzyć, że Anurak po dwóch nocach w tej szczelinie i takim upadku przeżył. I teraz odpowiedzmy sobie pytanie, dlaczego podczas zejścia San Napurny doszło do wypadku? Światło na tę sytuację rzucił brazylijski himalaista Mozes Fiamoncini, który wraz z Anuragiem schodził wtedy do obozu drugiego. Według jego relacji w pewnym momencie, kiedy mieli się wpiąć w poręczówkę, musieli wybrać jedną z trzech wiszących tamlin i kiedy w końcu ustalili, która jest właściwa, to następnie Malu powiedział Mozesowi, żeby schodził pierwszy, a on będzie szedł za nim. Kiedy Brazylijczyk rozpoczął zejście, zobaczył po chwili, że znajdujący się jeszcze nad nim partner, wpiął się w drugą, inną linę i rozpoczął zejście. Fiamonczyni zaczął krzyczeć do niego, by tego nie robił, jednak było już za późno. Lina ta zwisała luźno i miała zaledwie kilka metrów i gdy Anurak zaczął zjeżdżać, Notolina się skończyła i mężczyzna zaczął spadać. Przeleciał tuż obok Brazylijczyka, a następnie zaliczył około 80 upadek. Mołzes zaczął go wołać, ale niestety ani go nie widział, ani nie słyszał Malu. Być może do tego błędu doszło ze względu na zmęczenie, wyczerpanie, a nawet objawy choroby wysokościowej, gdyż widzący go 16 kwietnia, a więc dzień przed wypadkiem alpiniści, wspominali, że oprócz dużego rozczarowania i zdenerwowania niezdobyciem szczytu po anuragu było widać, że nie jest w dobrej formie. Niestety, po przetransportowaniu malu do szpitala okazało się, że jego serce nie bije i przez trzy godziny lekarze prowadzili resuscytację, aby przywrócić go do życia, a następnie uregulować oddech. Dopiero dwa dni temu, a więc 24 kwietnia, zauważono lekką poprawę i gdy wymawiano jego imię, widać było, że powieki malu delikatnie zaczynają się ruszać. Jednak stan mężczyzny wciąż uznaje się za bardzo ciężki. Trzymajmy więc wszyscy mocno kciuki, aby wrócił on do pełni zdrowia i do pełnej sprawności. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu pod filmem. Postaram się odpowiedzieć. Kto nie widział, to w niedzielę opublikowałem materiał z serii Górskie Oszustwa, w której opowiadam o wejściu na Denali słynnego podróżnika i eksploratora Frederika Kuka. Także zachęcam do zobaczenia tego długiego materiału. Zostawię link w opisie do niego. Widzimy się na szlaku, a także w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia. Cześć.